A co się z nimi w ogóle stało, że tutaj kapitan ich tak złapał? No nic, no, no jechaliśmy, a oni kwa strzelać zaczęli do drugiego gościa, ty wyobrażasz sobie? Jeszcze by było wszystko najlepsze w tym wszystkim, ale przypierdolili z całej siły w mur. Nie musieliśmy ich gonić nawet. Łapy, łapy! Zaraz się dowiesz. Hej, Gablin! Tak? Zobacz! Panowie, proszę się uspokoić. Pokaż dowód osobisty. Panowie... Wiesz, z jaką sprawą przybywamy? Od łakomego Majka. Wisisz... Od kogo? Sporo... Nie wiem. Psy! Uciekamy! Uciekamy! Ratunku! Ała... Spadamy! Spadamy, psy! Kurwa, George, ty jebany melepeto! George, jesteś... Kurwa, mać diabła, jesteś jebanym debilem! Wysiadaj, wysiadaj, ręce do góry i wysiadaj! Spokojnie, spokojnie! Już wysiadaj, Instagram, siadamy, siadamy. Podnieś ręce do góry, podnieś ręce do góry. Już, spokojnie, ała. Kolega też podnosi ręce do góry, już. Spokojnie. Już, nie upadaj przede mną. Au, a! Rączki do góry. Spokojnie, rączki. Diabeł, jesteś idiotą! Jesteś największym idiotą, diabeł! Odwróć się tyłem do mnie, już! Jebany debil! Jesteś jebanym debilem! Tak, jebany debil! Jesteś jebanym debilem! Trafiłeś w murek! Trafiłeś w murek po dwóch... Powiem ci, że takiego zatrzymania to z nieba mi spadło. Ale jest... Diabeł, jesteś mega debilem, naprawdę! Jesteś jebanym debilem! LSPD do EMS? LSPD do EMS? Szkoda mi w ogóle gadać z tobą, diabeł! Nie chciałem! Ale chłopie, trafiłeś w murku, w murek po trzech metrów nie było! Jak można być takim debilem? Jeszcze czarna kuruma uciekła. Ej, Czaku, wyślij tego, wyślij, bo ja nie mam telefonu. Dobrze, proszę pana, teraz sprawdzimy tutaj pana na test na ślady prochów. Ja pana zabiorę pod radiowóz. Który to z panów strzelał, obywatele, powiedzcie, co? Ja strzelałem. A, pan strzelał. O, to się pan przyznaje, tak? Nie. To nie jest jego wina, to łakomy Mike! Kadet, pilnuj tego drugiego. Pan strzelał. Jaki to jest? Łakomy Mike! Pan, to jest George'em, to jest właśnie taka gra z George'em. Złożył nam lufę do głowy. Powiedział, pan że jeśli nie będziemy strzelać, to nas rozpierdoli. No, proszę pana, naprawdę. Czemu naprawdę chcieliśmy tego zrobić? To wszystko wina łakomego Mike'a. Nie, nawet ja George jest kretyn. Nie chciałem tego zrobić. Ale kto to mówi? Pan tutaj w masce, czy tam pan? No ja, diabeł. Diabeł, nie chciał pan tego zrobić. No bo, no teraz powiem całą prawdę, no po prostu, no pewien mężczyzna nam kazał to zrobić. On wisiał kasę łakomemu Mike'owi po prostu, no. Musieliśmy zdjąć ten dług, jesteśmy po prostu wynajęci do łakomego Majka i tyle. On nas odpierdol... No i tak, no, już jest po nas tak czy siak, za to, że zjebaliśmy tą akcję, on nas tak odjebie. Czy w pierdlu, czy teraz nas odpierdoli. Nas. Czy wie pan co, panie policjancie? Czy pan by nie zrobił tego samego, jakby łakomy Majk celował w pana syna? Naprawdę, mój syn... Ale on nie znał łakomego Majka nawet. Daj spokój. On nas wszystkich po rozpierdala. Łakomy Majk trzyma palec na cynglu. Dybaliśmy akcję przez diabła, a diabeł zawsze nawala, ale że w taki sposób zrobi to, to ja nie przewidywałem tego. Ja się wkopaliśmy. To przejedziemy się, obywatelu, przejedziemy się. Czy mamy, proszę pana, sposoby? Jesteśmy wytrenowaną jednostką na takich drobnych rzezimieszków, wie pan? My go tak nie odpierdoliliśmy, on dostał gumową kulę w ramię, ten chłop. No dlatego też, że tam się nic nie stało, to poniesiecie niższą karę. To znaczy jaką? No, po prostu będziesz pełnił wycieczkę przyrodniczą. A ja, proszę pana, wie pan co zrobię? Będę się modlił do Boga. A wie pan o co? O to, żeby pan spotkał po drodze jakiegoś kotka. Ale proszę pana, niech mi pan powie. Czy więzienie to jest resocjalizacja, czy nie? No zależy, jaka cela, jakie to, jacy więźniowie, no. No właśnie, ale ci więźniowie, chamy i ten, ja, widzi pan. My tutaj pana wypuścimy zaraz. No tutaj, gdzie to daleko jesteśmy?
Dobra, ja teraz pana tutaj pomogę, pomogę panu wyjść. Zabierzemy panu wszystkie takie rzeczy, które są niepotrzebne. Już pana wyciągam. Tutaj jeszcze poprawię panu raz te kajdaneczki, przy czym pana raz pana przeszukam, co pan tam ma ciekawego, co? U jest pistolecik, wodę panu zostawię, kajdanki wezmę, telefon też wezmę, proszę pana. Jeszcze pana sprawdzę dowód osobisty, gdzie znajdę obywatelu? Gdzie się wciska tu? Mięśnie w 9. W portfelu się... A. W tym portfelu, tak. Dobrze, pan Logan Cappuccino. Dobrze, panie Logan, w dniu dzisiejszym zostaje pan uwolniony z rąk funkcjonariuszy Los Santos Police Department. Jeżeli pan zdoła dojść do miasta, czego panu naprawdę szczerze życzę, będzie pan szczęśliwą. O kurwa. O kurwa, to co? Był nasz funkcjonariusz. Żyjesz? Chyba były funkcjonariusz. A... Gdzie stało? Pan uważa, bo jeszcze pan będzie musiał sobie... Spadł ktoś od was? No debil. Panie Czak. Czaku, żyjesz? A, wyjechał. Dobrze, panie Logan, także sprawa załatwiona, to wszystko. Może pan sobie po prostu dojść do miasta i jak się pan zgłosi na komendę Mission Room... No tak, proszę pana, no jakiś... Jest pan najedzony i napity, że tak spytam jeszcze raz? No to do widzenia. Ale co pan chciał myśleć, że pan auto będzie... No nie gadaj, będziemy biec tak do miasta, ale jaja. Ty, kudlu jebany! Rozkuj mnie! Dawaj! Rozkuwaj mnie! Pan zapierdala z buta, nie? To niezła kara, ty. To kurwa niezły triatlonista. Co to za jego odpierdalasz tutaj? Jogę, kurwa, jogę, szefie. No pytam się właśnie, co za joga, wariaci, no. A kurwa, to jest Shaolina, kurwa, w uszu mnie nauczył, kurwa, taki jeden. W uszu. W uszu, co ma w kurwę miodu w uszu? No, właśnie ten, no to właśnie wiem, ten. To wariaci, też u niego się uczyłem. W domu, kurwa. Da. Dobra, lecę załatwić coś, do zobaczyska, trzymaj się. Trzymaj się. Ty tam kolejny skuty chodzi, o co tu chodzi? Gdzie? Dawaj, wsiadaj. No to jest George, to jest George! George! On jest taki... Już! O, witam. Jebane psy! No, proszę pana, no ja bym zważał uwagę na słowa. Pana odkuć, czy nie? Poradzimy se. A, to miłego. Miłego. Mogę wziąć czwórkę. Chyba weź czwórkę. Ty! O, uwaga! O kurwa, George, jesteś taki melepeta. Słuchaj, powiem ci jedno słowo. Tak. Dawno mnie tak ktoś nie wkurwił. No to idziemy ich odjebać, stary, szukamy ich spokojnie. Naprawdę, stary, przebieramy się w inne ciuchy. Inne ciuchy się przebieramy i szukamy klamek. Tu kolega mi załatwi jedną. Jak ty, a masz jeszcze jedną ogarnąć? Mam prawie na dwie. Dobra. Mam 17 brudnych tylko. Mam 1500. Poczekaj, zobaczmy. Zobaczmy, ile mam w melinie. Dawaj pod melinę jeszcze. To jest w ogóle, jak to jest możliwe, że pies zamiast, wiesz, podwieźć mnie normalnie na komendę, to mnie wywozi... No tak robią, kurwa, no już nie zachowuj się jak baba, bo takie jest życie, stary. Jak rabujesz, gwałcisz, zabijasz, to musisz być gotowy, że nas będą traktować. W porządku. Z odwet, chodź. Nie masz się. Prosto. Gdzie tam ludzie, czekaj. Babeczka jest. Zdrucham ci starego, kurwo jebana. Szmato jebana! Też skadać z psami, dobrze, tylko się nie nazwiew. Bo znowu nie chce mi się już tak daleko podróżować. Kupiliśmy ich? Ja nie wiem, co oni zrobili. To nie odjebali.
szukają na zaręby. Dobre, są. Chodź goś pociąć. Daj temu rudemu odcinamy łeb. Wjeżdżamy na komendę? Pa, szukają nas. Może na komendę wyjdziemy i go potniemy go. A może jest teraz sam. Ej, gonią nas. Co nie robią? Wow. Zatrzymaj się! Wow! Ja prawie się daję do drugiego. Ja pierdolę. Ła, 10-13. LSPD do EMS? LSPD do EMS? George spadł z motoru, jakim cudem? Potrzebujemy szybko waszego wsparcia, mamy dwóch rannych funkcjonariuszy. Ale dwóch pociąłem. Co z tobą? Ale dwa za jednego, nie? Spierdalam stąd, ała! Ucieczka! Kurwie, jebane policyjne, nigdy mnie nie złapią! Jedź! No jedź! Jest to poszkodowany, skoczył z... Zatrzymaj się! Nie, dajcie mi spokój! Gdzie ty chcesz mi przodjechać? Ło, biorę tu zielone. Ty gadasz. O co ty gadasz, ja taką furę mam. Będziesz tu wylądował. Padł. Pierdolę jebany telefon. Bez, witam cię, mam bandaże. Moja babcia zostawiła. Witam pana. Okej, odsuńcie się od niego, odsuńcie się od niego! Ała, kurwa! Mnie, panie, gdzie mnie? Ała! Ała, kurwa! Uciekaj, George, uciekaj, George, za mną, szybko, szybko! Strzela. Co tu się dzieje w ogóle? George, za mną, szybko, George, za mną! Dobra. O, kurwa. Co się dzieje? Proszę pana, co tu się stało?
Spokojnie, 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 nic się nie stało. George, pakuj się do środka! Ezo, o ja pierdolę! Esa, wariaty! Po co tutaj wbiłeś z tą macetą? Odbić się, wariacie! Ale nie byłem za kuty, nic mi nie było. No ale przecież... Jak to nie? No nie, ja tylko tak tutaj byłem, bo chciałem bandaż. Aha! O kurwa! Trzebnie! No, o kurwa! Ała. Spokojnie, leżymy tu. Po krakowsku cię odbiłem. Dobrze, stary, dzięki. A nie wiedziałem, myślę, że cię będą skuwać. A ja uciekam, no nie, ja uciekam psowi, stary. Ha, ciebie chyba tylko. Nie ma. Wysiadajmy stąd. Wysiadajmy stąd, bo ta fura... O kurwa! Widzieli nas, spierdalamy! To jest banowane na tym serwerze powód RDM i niski poziom platynów. Znowu ty? Za 3 dni dostałem. Ale przecież biłem z maczetą poziomeczka, nie? Każdy normalny by się tak zachował. Dobra, przepraszam. Ale mam jeszcze... więcej zasłów na rękawie.